கதகதின் நகத தாகின்றா நதா கத்தேட்டே தாக்க தருள் திருடா தருள் திருடா தருள் திருடா. Money. I have problem with wheels. For what? Yes, yes. Here? Kuba, Kuba. Kuba, kolejka. No, no, koła is okay, but is too much to. To zawieszenie pneumatyczne. Yes. But I from Krakow guess it's low, but now this high. And I. A jest regulacja do góry, do dołu? Regulation is this. No i co, nie chodzi? I don't know, I don't know. You look this. No tak, no ja bym tutaj napisał, żeby nacisnąć w dół, tak? On go napompował właśnie do góry i nie chce się opuścić. A spróbuj do góry, żeby poszło. Close doors, baby. Yes? Yes? No ma iść, no. Good? Już na zero? Normal? Normalny, tak. Good? Tak. Okay, how much? How much? No? Thank you! Dzień dobry Państwu przy niedzieli. Niestety już po raz ostatni w drugim sezonie, po raz piąty, ależ w jakim stylu, czarny McLaren, jak czarna Wołga. Zapraszam Was serdecznie do oglądania ostatniego odcinka drugiego sezonu Czarnej Wołgi. Jicha! Tak jest, ekipa filmowa zamontowała mi to, co miała zamontować i ja robię to, o czym marzy nie jeden, wiem o tym, zamykam te zajebiste otwierane do góry drzwi, niczym w Lambo. Pstryk, odpalę żelandor, żeby było jasno, mam nadzieję, że to mi nie będzie cały czas się gasić i będzie mnie widać. Zanim ruszymy, moi kochani, zanim ruszymy, tak jest, McLaren, w końcu McLaren. I powiem Wam tak, kilka samochodów już wspólnie mieliśmy okazję przetestować. No i powiem, że powiem dwa słowa. Czuć pieniądz.
czuć pieniądz, jak się wsiada. Cała decha jest w Alcantarze, kierownica jest w Alcantarze. Zajebista kierownica, malutka, podcięta oczywiście, wykończona karbonem i Alcantarą. Fajne łopatki do zmiany biegów w idealnej chyba wielkości. Oczywiście też z karbonu. Kierownica przemiła w dotyku. Znaczek McLarena oczywiście. Bardzo dużo karbonu i to prawdziwego karbonu, a nie okleiny z Allegro. To jest bardzo miło. Nawet się znalazł jakiś schoweczek na pieniążki, na jakiś portfel, na jakiś telefon. Spodziewałem się, że będzie, nigdy wcześniej McLarenem nie jeździłem. McLarenem przecież, przepraszam, przejęzyczenie. McLarenem nigdy wcześniej nie jeździłem. Spodziewałem się, że to wnętrze będzie bardzo takie spartańskie, natomiast no, faktycznie fotele są bardzo zero-jedynkowe, tak bym się wyraził, ponieważ ja jestem odsunięty na maksa do tyłu, już dalej się nie możemy odsunąć. Mam 1,87 m. Jak ktoś ma ponad 1,90 m, bliżej 2 m, ciężko by było, żeby chyba się tutaj w ogóle zmieścił. No ale to już chyba się zdążyliśmy przyzwyczaić, że w tych, nie bójmy się użyć tego słowa, super samochodach jest ciężko to, żeby ktoś wysoki się zmieścił. Ruszam stąd i będę Wam opowiadał o tym samochodzie w trakcie jazdy. D jak do przodu, to już jest klasyk, stopa baletnicy, oczywiście nie jestem przesunięty. Z lewej strony zwalniam hamulec ręczny. Jakbym siedział w Robocopie. No i co, jedziemy. Oczywiście niesamowite wrażenie, samochód robi na ulicy cały czas, ludzie wyciągają telefony. No cóż, chyba jak kupujemy taki samochód, to się z tym liczymy, że nie przejedziemy niezauważeni. Wyłącznik czujników parkowania, to jest ważne, o dziwo, ponieważ jak stoimy w korku, to te czujniki są na tyle wrażliwe, że czasami zbierają nam inne samochody i zaczynają pikać bez sensu. Wyłączam, jednocześnie to jest sterowanie, joystick do sterowania lusterkami. Po prawej stronie kierownicy, to nie jest jakimś tam intuicyjnym rozwiązaniem. Jesteśmy teraz w trybach normalnych. Co ciekawe, mamy tutaj takie dwa joysticki do ustawienia samochodu. Lewy ogólnie, tak jak mi powiedziano, jest odpowiedzialny za ustawianie nastawów, zawieszenia i tak dalej, na ogólne ustawienia samochodu. Możemy to ustawić w tryb normalny, sportowy albo track, czyli torowy. I zupełnie osobno mamy po prawej stronie drugi taki bliźniaczy joysticzek i również na neutral, sport i track, ale to jest tylko do silnika, czyli możemy sobie jeździć na najbardziej miękkim zawieszeniu, jakie jest dostępne. Natomiast silnik daje z siebie wszystko. Teraz jedziemy w trybach normalnych, żeby sobie silniczek i wszystkie podzespoły złapały temperaturę. Nie będziemy katować tego auta na zimnym silniku, bo szkoda by było zniszczyć. Czujemy się tutaj jak w Batmobilu. Mało tego, że ten samochód jest czarny, ma przepiękny lakier. Jak spojrzy się na to auto pod słońcem, nie wiem, wygląda jakby był w tym lakierze jakiś taki złoty pył. Daje to piorunujący efekt. Lusterka karbonowe, furtki otwierane do góry, czy z podniesionymi szybami, czy z opuszczonymi, wygląda piorunujący ten samochód. I teraz uwaga, promień skrętu, nie wiem, nie sprawdzałem tak naprawdę jaki jest, ale dosyć swobodnie możemy tym autem sobie, no ja tutaj uważam oczywiście na te wszystkie dokładki zderzaków, bo nie chciałbym tego auta przytrzeć, ale widzieliście, na raz pięknie zawróciłem. No i powiem Wam tak, nigdy jakoś bardzo się tym samochodem nie interesowałem, tak jak Ferrari czy Lambo, które umówmy się jest już bardzo rozpoznawalne, nawet jak się ktoś na samochodach nie zna. Natomiast jeżeli chodzi o McLarena, no ludzie w większości myślę, że nie wiedzą, co to jest za samochód, bo widzę to najczęściej w tym lusterku wstecznym, jak ktoś podjeżdża z tyłu i robi... Dokładnie wiedział, że to był McLaren. No i słuchajcie, zastanawiałem się trochę, jak to ładnie ten samochód spuentować, ponieważ ten McLaren 570S jest najtańszym z oferty McLarena. Kosztuje jedyne tam 990, chyba 6 czy 930, whatever, koło bańki. Jest najtańszy. I powiem Wam, że zaczynam lubić tanie rzeczy.
widzimy wypadek, no niestety, no są ludzie, którzy jeździć szybkimi autami nie potrafią. No nie, mam nadzieję, mówiąc zupełnie poważnie, że nikomu się nic nie stało. Powiem Wam tak, jeżeli jeździmy sobie w tych trybach normalnych, to tym autem normalnie da się podróżować miło, oczywiście na w miarę równych drogach. No jak wjedziemy na jakąś bardzo dziurawą drogę, to czuć, że te oponki są na bardzo niskim profilu, że to zawieszenie jest takie mocno wyczynowe, bym nawet powiedział, a nie sportowe, wyczynowe. No ale chyba tego się właśnie spodziewamy, kupując taki samochód. Nie będę się wypowiadał na temat nagłośnienia, bo radia słuchałem dosłownie chyba 30 sekund w tym aucie, bo było włączone, jak je odpaliłem, potem już je wyłączyłem i już z niego nie korzystałem, no bo to, co mamy za plecami, jest tak przyjemne dla ucha, że naprawdę nie jest nam potrzebne słuchanie żadnych pierdów z radia. W trybie track torowym w ustawieniach i samochodu, i silnika samochód jest brutalny, agresywny, robi piorunujące wrażenie. Siedziałem też na fotelu pasażera, jak ktoś prowadził i no jest to przyjemność dla wybranych. Niektórzy po prostu nie lubią aż tak mocnych wrażeń. Przewiozłem jednego kumpla i z dumą to powiem, że zwymiotował, jak wysiadł. Udało się poniżej człowieka. Pozdrawiam Cię, Wojtku, oczywiście. Zwymiotował sobie Wojtunio, mój serdeczny kolega. No ale cóż zrobić? Niektórzy nie wiedzą, że nie powinno się jeść na kolację golonki, potem wsiadać do McLarena na przejażdżkę z Rafikiem. Bardzo mi się oczywiście podoba to, że tutaj nie ma w ogóle jakiegoś usiłowania, upychania jakichś foteli, które niby są w stanie pomieścić dorosłego człowieka. Absolutnie tutaj z tego zrezygnowali, bo na przykład w 911, który jest konkurentem, jak się wczytacie w internecie, tego samochodu i cenowym, jeżeli chodzi o osiągi, no to tam te dwa fotele jeszcze są. Bardzo fajnie, że nie tak dawno temu miałem właśnie przyjemność sobie Porsche 911 pojeździć, bo to są auta, które ze sobą bezpośrednio konkurują. McLaren stworzył ten samochód, ten model, żeby móc jakoś tam walczyć z tą 911, na którą się wszyscy tak rozpływają, ochy i achy. No i powiem Wam, że gdybym miał wybierać, to wybrałbym McLarena. Wybrałbym McLarena, ponieważ jego wygląd jest piorunujący. To nie jest tak, że się... No wiadomo, że są ludzie, którzy powiedzą mi 1 na 10, nie, mi się nie podoba, to jest krzykliwe i tam drzwi się otwierają do góry i w ogóle to ja lubię swoje Cinquecento. Wiadomo. Dla fanów takiej klasyki pewnie 911 będzie fajniejsza, no bo to wiadomo, ileś tam generacji, bla, 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 pierdy i tak dalej. Mi rzecz gustu. Mi bardziej odpowiadałby McLaren, jest fenomenalny. Gdyby ten fotel byłby odrobinę szerszy, dosłownie, nie wiem, po 2 cm z każdej strony, albo jak ja bym zgubił jeszcze z 5 kg, to będzie perfekcyjny samochód szyty według mnie na miarę. Gościa, który jest wzrostu przeciętnego Europejczyka i wagi również. Szyty na miarę. Czuć, że to auto jest z Wielkiej Brytanii, a nie jest robione przez Japończyków, gdzie w japońskich samochodach zawsze to wszystko jest takie trochę za małe, mamy wrażenie. Siedzimy oczywiście na podłodze praktycznie, nogi wyciągnięte, siedzisz jak ludzik w GTA na tej zasadzie. Jest to samochód, co się nieczęsto zdarza, w którym siedzę bardzo wygodnie za kierownicą, tak jak mi jest wygodnie prowadzić to auto i widzę zegary całe, w całości. Nie ma jakiejś przestrzeni w zegarach, której bym nie widział. Widzę wszystko, widzę temperaturę oleju, widzę temperaturę wody, widzę niestety wskaźnik paliwa, chociaż niestety, powiem Wam, bo co jest ciekawe. Przy osiągach tego samochodu, to znaczy 3,2 sekundy do setki. Tak, dobrze usłyszeliście, 3,2 do setki, 9 sekund z malutkim haczykiem do 200. 600 momentu obrotowego, waga 1300 z groszami, auto jest turbo lekkie, bo ma mnóstwo aluminium w sobie, ma całą tę konstrukcję z karbonu, z aluminium, jest zajebiście sztywne i lekkie, no bo umówmy się, nie jest to auto małe, nie wjechałem do garażu, do którego normalnie Mercedesem swoim wjeżdżam E-klasą w kupę, tym autem na szerokość się nie zmieściłem, zmieściłby się, ale
po tak zwanych dwóch paluszkach na bokach wolałem nie ryzykować. Nie jest to tani samochód. Ale do brzegu, o czym mówiłem. Spalanie na trasie z Oświęcimia od chłopaków z Escort Cars. Tutaj oczywiście ukłony i podziękowania za użyczenie auta. Z Oświęcimia do Łodzi, spalanko. Zgadujcie? Nie? Nie? 12 litrów. 12 litrów na 100 km spalił McLaren, który w 3,2 sekundy rozpędza się do 100 km na godzinę. Co tam ci pomóż? Jeżeli ktoś nie miał możliwości i przyjemności pojeżdżenia sportowym motocyklem i zastanawia się, jakie są wrażenia, no to są w McLarenie bardzo podobne. Możecie ich doświadczyć, jak macie kategorię B, prawko i możliwość przejechania się, to się nie zastanawiajcie. I sprawdźcie, oczywiście nie ma tego odczucia wiatru i tak dalej, ale to przyspieszenie jest fajnie porównywalne z motocyklem sportowym, który ma też, umówmy się, zajebiste osiągi, nie jakąś tam zwykłą 600, tylko jakiś tysiączek mocny. To, na co mi zwrócił uwagę w ogóle gość, który mi samochód wydawał, to trakcja tego samochodu, jego przyczepność, jego klejenie się do asfaltu. Jest październik, druga połowa i miałem o tyle szczęścia, że przez cały ten okres, jak jestem w posiadaniu tego samochodu, nie padał deszcz. To auto jeździ po asfalcie suchym, jest dosyć chłodno, bo mamy teraz, nie wiem, 15 stopni, to i tak jest ciepło jak na tą porę roku. Ale mogłem sprawdzić, jaką trakcję ma ten samochód. Jest oczywiście napęd tylko na tył. Trzyma się fenomenalnie. Trzyma się fenomenalnie drogi. Jest zajebiście zwrotny taki samochód, bo te opony są dosyć szerokie. Dwa rozmiary kół mamy. Z przodu jest 19, z tego co pamiętam, z tyłu 20. Jesteśmy przechyleni troszeczkę do przodu. No ale jest przyklejony ten samochód. Naprawdę robi to zajebiste wrażenie, że wjeżdżasz sobie w te zakręty, tak jak są na autostradzie zjazdy i wjazdy. No i możesz sobie zabawiać się te minimalne przesunięcia samochodu od linii do linii zewnętrznej, wewnętrznej po tych łukach. Jedziesz i nie jesteś w stanie uwierzyć w to, z jaką prędkością jedziesz po tym łuku. 40, 50. Kierownicy McLarena, kiedy siedzimy za kierownicą, co widzimy? To jest bardzo ciekawe. Bardzo fajnie wyglądająca deska. Dwa wyświetlacze, jeden tutaj centralny przed tobą, odwrotnie, jeden centralny tutaj w konsoli. O, przejechaliśmy po torowisku bardzo wyboistym, nie było jakiegoś hardkoru. Tutaj drugi prędkościomierz, dwa wyświetlacze, które tak mocno się nie rzucają w oczy, jak na przykład w innych samochodach, gdzie te ekrany są dosyć duże. Tutaj widać, że chodzi o wrażenia z jazdy. Mamy szybę, która jest jakby troszeczkę za długa, jeżeli chodzi o dół. Z reguły szyby możemy mieć dotąd, albo jakieś tam panoramiczne. Tutaj ta szyba jest w taką łezkę, ale od dołu widzimy bardzo dużą część drogi przed sobą. Nie widać kompletnie machy. Masz wrażenie, jakby był ścięty jak gość z dyskoteki bez nosa. Widoczność jest o dziwo bardzo fajna, do tyłu przez tą maleńką szybkę bardzo dobrze, fajnie widać. Mamy wrażenie przez to, że te drzwi tak nachodzą na deskę rozdzielczą, tacy jesteśmy otuleni w tym samochodzie, przez to może złudnia, może nie wiem jakie są tam testy zderzeniowe McLarena, czujemy się tacy otuleni, jeszcze ten fotel tacy zaopiekowani, bezpieczni, no i czujesz auto na plecach, to jest tak, zastanawiałem się przed tym, jak uruchomiliśmy aparaty, jak wam opisać i się nie da opisać. To jest tak, jak nie wiem, panowie, czy pamiętacie ten moment, jak gdzieś w okolicach szkoły średniej niektórzy z naszych kolegów albo jeden z kolegów już był po tym pierwszym razie z kobietą, a reszta nie i starał się opowiedzieć kumplom, jak to było, jakie są wrażenia.
Gunę Gugu, prawda? Jak to mówił Eddie Murphy? Gunę Gugu. No jakby nie jesteś w stanie tego przekazać. Musisz wsiąść, przejechać się. Ja mam to olbrzymie szczęście, że miałem jeszcze okazję się tam przejechać Murcielago i tak dalej. Ostatnio Aventadorem, który miał 740 koni mechanicznych. Tutaj jest 570, a wrażenia są bardzo zbliżone. I jakby masz większe poczucie większej kontroli nad tym samochodem, że nawet przy bardzo dużych, umówmy się, prędkościach, tam jechałem przez chwilę, oczywiście przez Dortmund, 300 km na godzinę i oprócz tego, że autostrada zrobiła się jednak troszeczkę wąska wizualnie, to czułem, że kontroluję, co się dzieje. Trochę o parametrach, bo te wszystkie astronomiczne osiągi w tych super samochodach wiążą się też z dużymi pojemnościami silników. Tutaj mamy tylko 3,8, tylko ja wiem, że to jest pojęcie względne, ale na tą moc tylko 3,8 litra pojemności, V8 oczywiście. Skąd te osiągi? Dwie turbiny, które sobie bardzo przyjemnie gwizdzą, jak zaczynamy troszeczkę auto cisnąć, jakby praleczki chodziły, cały czas one się tam kręcą, to słychać, jest bardzo miłe. Dwie turbiny, no i waga auta, mamy 1300 coś tam kilogramów na sucho przy takim aucie. No ale wiadomo, karbon, aluminium, też stąd się bierze cena tego samochodu, prawda? Ale powiem Wam, że warto. Wiem, że jest jakiś gość we Wrocławiu, tam widziałem na YouTubie też jakieś filmiki, wywiady, które ma McLarena takiego niebieskiego, zajebistego. I on chyba tam mówił, ja jeszcze dopytam właściciela tego samochodu, jakie są koszty rzeczywiste, bo to chyba interesuje ludzi niektórych. Jakie są rzeczywiste koszta takiego samochodu, to znaczy sam zakup, czyli ta bańka, czyli wiadomo, że leasing, bo nikt bańki nie przelewa po prostu za auto, albo mało kto. Leasing, rata leasingowa, ubezpieczenie. Strzelam, kompletnie nie mam pojęcia, ale myślę, że ze 40 tysięcy rocznie gdzieś pewnie będzie. No i jakiś tam serwis, ciekawe jak to wygląda. No i awaryjność, bo wiemy, że Lambo słynie z zajebistej awaryjności, zajebistej w złym tego słowa znaczeniu. Nie jest dobrze, Ferrari też włoszczyzna. Maserati kiedyś swego czasu oglądałem się za tym Maserati Ghilby, które jest wyjątkowo tanie jak na swoje osiągi i wygląd. I mi mechanicy powiedzieli, nie Rafał, to jest auto specjalnej troski, absolutnie. Wstały dwa u mojego znajomego, Motoveteran Salon, przy okazji polecam, bardzo fajny warsztat w Łodzi na Mroźnej. Mówią, nie, to jest auto specjalnej troski, nie pakuj się w to. No ale wygląd, dźwięk i tak dalej, to jest miło. Wszystko, te wszystkie fajne auta niestety wiążą się z zajebistymi kosztami i z zajebistą awaryjnością, więc jestem ciekaw, jak to w McLarenie, co chyba troszeczkę przyspieszymy, prawda? Może, bo tam gadam, a tryb normalny. Nieprawdopodobne. Aż się poplułem. Przepraszam bardzo. Dobra, już spokojnie. To jest maszynka do zabierania prawa jazdy. Nie można takich rzeczy używać. No, bo to jest auto, którego się powinno używać tylko po godzinie 22. Tak, jeżeli chodzi o użytkowanie tego auta w mieście. Tylko po 22 w dzień nie ma sensu tym autem w ogóle wyjeżdżać. Bo po co? No, żeby stać w tym samochodzie w korku i grać główną rolę w filmach na komórkach innych ludzi? No chyba nie. Chyba lepiej poczekać do tej 22, aż wszyscy pójdą spać i zrobić redukcję z 7 do 2. Właśnie minąłem RS3 Audi, ciekawe czy zaraz to za nami ruszy, bo właściciele takich pojazdów bardzo chętnie, aż się poplułem, podejmują takie wyzwania.
takie wyzwanie podjął zaraz z lewej na zbierze RS3. Proszę bardzo. Zwrócić proszę uwagę. Ziu. Tak jest. Pan z Golfa R chciał się ścigać ze mną? Z Golfa R chciał się ścigać z McLarenem? I chciał się ścigać jeszcze ktoś ze mną. Kto jeszcze się chciał ze mną ścigać? Co to był za samochód? Dokładnie nie pamiętam. Może sobie przypomnę. Na pewno pan Golfem się chciał ze mną ścigać. To było bardzo, bardzo urocze. Tak, tak. Jak widzimy tak, McLarena, to naprawdę... A, jeszcze Mustang. Proszę, jaka piękna klamra, jeżeli ktoś widział pierwszy sezon. Jaka piękna klamra. Chciał ścigać się pan Mustangiem. Jak ktoś jest w Łodzi, to na ulicy Kościuszki zaczął cisnąć. No tam chwilę się z nim ścignąłem, ale po w miarę równej drodze, jak widzę, że jest poprzeczne torowisko, pasy i tak dalej, no to wiadomo, że zwalniam. Tamten poszedł do odcinki, wyskoczył z torów i za moment się zatrzymał po prawej stronie, bo widocznie albo coś tam mu się rozwaliło, albo rozlało, bo momentalnie zjechał na prawą stronę. Mustang ile tam miał koni? 450 w GT. 570, no ale Mustang waży tyle, co dwa McLareny praktycznie prawie. Także, no nie tym razem. Jest, jeżeli chodzi o wady. Wada, która jest praktycznie nieistotna w tym samochodzie, czyli pojemność bagażnika, który jest oczywiście z przodu, to 150 litrów. 150 litrów to jest tyle, ile przeciętny wujek wypija bimbru miesięcznie. 150 litrów pojemność bagażnika i z takich bardziej odczuwalnych minusów trzeba chwilę poczekać na to dotknięcie boga, na tą moc. Jest mała turbodziura z dołu. Wciskamy kickdown, pedał gazu do podłogi. On startuje momentalnie, ale masz wrażenie, że jest takie jak jakiś strongman, który bierze ten wdech, zanim rzuci, wiesz, swoją żoną pijany w domu. Nie wiem, czy strongmani rzucają swoimi żonami, ale coś takiego. Tunele to my lubimy takim autem. To my lubimy. Dzisiaj, słuchajcie, wspaniały gość. Wspaniały i wyjątkowy. Ja wiem, że często mówię to w odcinkach Czarnej Wołgi i tak zapowiadam gości, ale dzisiaj, uwierzcie mi, wyjątkowo ważny gość, który jest według mnie życiowym kozakiem, jest drifterem zawodowym. Zapraszam Was na spotkanie z Bartoszem Ostałowskim. Zapraszam Was gorąco. A ja jadę dalej! Bardziej o policja, jak dobrze, że zauważyłem. Jak dobrze, że ja zauważyłem milicjantów. Te. Już chciałem bokiem iść te. Sebastian, ale by mnie urwali, kurwa, przy milicjantach bokiem, bo my poszli te. Jadą za mną te. Chyba tą kijanką by mnie nie doszli. Ja do policji nic nie mam. No chyba, że chcą mnie gwałcić na masę Bentleya w Zgierzu. To wtedy to. Ale do policji nic nie mam. Każdy ma swoją robotę jakąś, tak? No, ja was rozśmieszam, oni was muszą zasmucać. O kurwa, kombinujemy tak, no. Ach, fajnie.
Siemanko, teraz część z gościem, jesteśmy w Krakowie. Dzisiaj wyjątkowy gość, tak jak wam mówiłem wcześniej, Bartosz Ostałowski. Siemanko. Siemka, hej. Cześć. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. No jesteśmy trochę w twoim środowisku naturalnym, bo jesteś zawodowym drifterem. Ale po kolei. Po kolei, bo oczywiście Skyline, który ma ogromną moc, McLaren, ale pewnie, tak jak ja też się przyznam, jak spotkałem twoją historię w internecie, pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to oczywiście to, że jeździsz, jest oczywiście fenomenalne, ale pierwsza myśl, co się wydarzyło? Mhm. Wypadek jakiś? Tak, to był wypadek komunikacyjny. Jechałem motocyklem i tak naprawdę w paręnaście minut moje życie całe się zmieniło. Straciłem ręce, wyjechał mi samochód z lewej strony, przede mną jechał mój kolega i ten samochód jakoś stwierdził kierowca, że po prostu przejechał motocykl, że wyjeżdża na drogę, jeszcze jechałem za kolegą i po prostu bardzo mocno zahamowałem, żeby nie uderzyć w ten samochód, położyłem takim odruchem obronnym motocykl ślizgiem na asfalcie, na prawą stronę się jakby przeniosłem. No i kawałek jechałem na tyłku, można powiedzieć. Wydawało się, że będzie ok, ale niestety parę metrów dalej była barierka, taka stara, gdzieś tam w krzakach, wiesz, zarośnięta ze starych jakichś rurek zardzewiałych. Okay. I gdzieś po prostu się zasłoniłem rękami przed uderzeniem w tą barierkę. Dalej nie pamiętam, obudziłem się w szpitalu i lekarze powiedzieli, okay, że niestety musieli amputować obydwie ręce. No i masakra, tak? Ile no, miałeś? Nagle... 19. 19. Skoro prawie mówisz, 20, tak. Skoro mówisz, że motocykl, no to to zamiłowanie do prędkości było od początku? Tak, no do adrenaliny, do szybkich, wszystkiego, co się szybko porusza tak naprawdę, ale motocykl służył do przemieszczania się, a już wtedy powstawał pierwszy samochód rajdowy do startów w imprezach, więc tak naprawdę czekałem tylko, aż odbiorę prawko, no i żeby zacząć się ścigać, no i to się działo. Chciałem, właśnie moim marzeniem największym było to, żeby finalnie wylądować na torze i być zawodowym kierowcą, więc tak naprawdę, wiesz, no wyobraź sobie w takim momencie, ja wszystko robiłem, żeby to spełnić, wiesz, jak byłem mały, to czytałem jakieś czasopisma branżowe, dowiadywałem się, jak to zrobić, jak lepiej jeździć, jak się nauczyć, później właśnie budowałem, od chyba jak miałem 16 lat już zacząłem przygotować swój pierwszy samochód Audi 80 do rajdów właśnie, jeszcze wtedy drift nie istniał, studia oczywiście mechanika i budowa maszyn, czyli coś, co jak najwięcej da mi wiedzy o technice, o budowie samochodu, o możliwościach, o rozwoju i tak dalej, więc jakby wszystko robiłem ku temu, żeby finalnie być dobrym też inżynierem i dobrym kierowcą, no i wtedy nagle tracisz ręce, no wiesz, no... No strzał. Strzał totalnie taki, że nagle znika ci cała przyszłość, całe jakby perspektywy, bo no ręce są niezbędne, tak, żeby być kierowcą. Tak? No, a teraz wygląda na to, że da się, jeżeli się bardzo, bardzo chce, no to jest puenta przepiękna w ogóle tego odcinka i tej całej serii, że jeżeli się chce, to marzenia się mogą ziścić. Jesteśmy właśnie na to, że jeździsz. Mam nadzieję, że dzisiaj się przekonam jak. No dokładnie, zapraszam cię do Bandziora, przekonasz się, co potrafi. Jest taki trochę mglisty poranek, jest trochę wilgotno, ale myślę, że poczujesz te emocje. Dobra, ale to później, bo jestem zafrapowany Audi 80 i to miało być do rajdów. Do rajdów po prostu, tak? Jakieś na początku super OS-y amatorskie i tak dalej, bo tam się zbierało punkty do licencji. Więc najpierw plan był taki, żeby startować w rajdu. Wiesz, wtedy to był taki okres, gdzie Krzysiek Hołowczyk zjeździł, Leszek Kuzaj, to były te czasy. I to byli moi idole, tak? Ja też chciałem, kurczę, stanąć wreszcie po drugiej stronie jakby barierki i być na torze, a nie tylko ich oglądać, ale ewidentnie to mi się podobało, wiesz, zespoły rajdowe, te ciężarówki, całe zaplecze, jakieś hostessy. Mówię, to jest mój świat. Ja chcę, wiesz, ja chcę to robić, nie? I no, na początku jakimiś tam własnymi siłami w garażu, że tak powiem przydomowym, no ale wkrótce miałem wypłynąć, zdać tą licencję i już zacząć się ścigać na poważnie. No, a ktoś w rodzinie się ścigał też? Nie, totalnie nie było takich tradycji, to ja miałem takiego bzika, że wiesz, siedziałem jeszcze, pamiętam, w liceum, mieliśmy jedynkę w Nowym Sączu, bo stamtąd pochodzę, przy ulicy, więc jak tylko jechał jakiś samochód, ja już kurczę okno, coś co tam leci? Zgaduje, nie, jakiś motocykl, o R1 jedzie, tak? Jedzie faktycznie, więc to było ten poziom zaawansowania i bzika. Dobra, a powiedz mi, bo jeszcze tutaj się poza kamerami dowiedziałem od twojego mechanika, który opiekuje się Skyline'em, że oprócz tego, że jeździsz, to jeszcze warsztat prowadzisz, tak? No tak, mamy serwis sportowy, Ostałowski Motorsport. Jakby to wszystko się zaczęło tworzyć, ponieważ potrzebowałem specjalistów, którzy przygotują samochód specjalnie dla mnie. Wiesz, my nie możemy kupić gotowych części ze sklepu, że tak
powiem, skrzyni jakiegoś tam ręcznego, czegokolwiek i zamontować, bo po prostu wiesz, no nie mam rąk, więc nie mogę tego obsługiwać. Musimy coś najpierw zaplanować, stworzyć u mnie w warsztacie, później to wrzucić do auta, przetestować, zrobić taki prototyp, no i jak to działa, no to dopiero zrobić wersję finalną. Tak naprawdę ten Skyline do tej pory jest jeszcze takim trochę prototypem. Mhm. Teraz powstaje BMW 92, który będzie już takim samochodem, no mam nadzieję, do wygrywania. Mhm. Natomiast rzeczywiście no, z tego powodu stwierdziłem, nie, no nikt nie potrafi się wczuć w moją sytuację, no jest, stwierdzić, tak, co ja potrzebuję i zrobić mi tego. Mają masę innych samochodów i nagle, wiesz, nie poświęcą, nie wiem, 3-4 dni na obmyślanie czegoś stricte dla mnie, bo po prostu to nie jest seryjna produkcja i się to nie opłaci, tak? Okay. Więc tym sposobem założyłem serwis, ściągnąłem fajnych ludzi i razem siadamy w warsztacie i rozmijamy. A myślisz o patentowaniu tych rozwiązań? No bo trochę tak, tylko że pytanie dla kogo, bo w tej chwili jestem jedynym kierowcą, który ale wiesz, tak prowadzi. Jakby patrzeć globalnie, to na pewno znajdą się ludzie na świecie, którzy chcieliby coś robić, może nie z takimi samymi niepełnosprawnościami, ale jasne, innymi, jasne, częściowymi i chcieliby driftować, robić coś. Ja myślę, że wiesz, to chyba warto patentować. Na pewno tak, aczkolwiek na tyle, myślę, jest jednak trudny drift, bo tam musisz puszczać kierowcę, łapać kierownicę, jednak wchodzisz z dużymi prędkościami, musisz wytrzymać te przeciążenia. Też jeżeli tracisz ręce, tak naprawdę zmienia się cały balans ciała, wiesz, na początku ja musiałem się od nowa uczyć chodzić nawet, bo jednak tu masz, wiesz, te 12 kilo z jednej, z drugiej i to trochę zmienia tą, że tak powiem, no właśnie ten balans. I w aucie to jest to samo, nie? Jak nagle nie trzymasz rękami, tylko jesteś wychylony do tyłu i tam gdzieś ta noga z przodu, też zupełnie to się zmienia. I, no i myślę, że z tego powodu no nie ma do tej pory nikogo, kto by poszedł w moje ślady, mimo no że już praktycznie 10 lat to robię. Nie? To jest niesamowite. No jesteś pionierem ewidentnie, ale myślę, że ja bym to podpisał papiery na wszystko, jasne, bo wiesz, dokładnie, przyjdzie ktoś i powie, dobra, on to zrobił w ten sposób, robimy, wiesz, jacy czasami bywają ludzie. Ale powiedz mi, zanim był Skyline z takich samochodów torowych, najpierw o tym pogadajmy, co było przed tym? Wiesz co, wcześniej było BMW 30, dwa egzemplarze, klasyk, bo, taki driftowy, tak, bo kiedy już zdobyłem licencję, na początku ścigałem się w Rallycrossie. Zaczęliśmy z wysokiej półki, bo od razu Mistrzostwa Europy, Rallycross, w Węgrzech, w Słomczynie, tutaj w Polsce ścigałem. To był BMW 30, przygotowany specjalnie właśnie dla mnie. To był pierwszy samochód, który został dopuszczony w ogóle przez tą główną komisję sportów samochodowych, przez FIA, do startów, do prowadzenia przez osobę bez rąk, tak? Bo nikogo takiego nie było wcześniej w historii, okay, więc to też było duże wydarzenie wtedy. Więc BMW 30, później trochę wyścigowo w Mistrzostwach Polski. No i finalnie później w 2013 roku drift. Okej, ale kupiłeś bazę, czy to już był taki driftowóz? Nie, kupiliśmy totalnie seryjny samochód, ściągnęliśmy z Anglii, do Anglii przyleciał z Japonii. No i tak naprawdę zaczęliśmy wywalać wszystko ze środka. Początkowo jeździłem z oryginalnym silnikiem RB, czyli wysoko kręcący się turbo doładowany ten silnik ze Skyline'a. Niestety okazało się, że właśnie przez to, że jest to turbo, on bardzo późno wstaje. Ja nie mając sprzęgła w tym aucie, no nie mam jak obudzić tego silnika. Bardzo trudno mi się jeździło, jeszcze wtedy też nie miałem hamulca ręcznego, więc no to było duże wyzwanie i przeszliśmy szybko na silnik LS-a, czyli silnik 6,2 litra, który dzięki tej pojemności generuje duży moment obrotowy. Ten ma w tej chwili po modyfikacjach 750 momentu, więc to jest bardzo dużo i dzięki temu fajnie wstaje, można dużo rzeczy zrobić z gazu. Aha. I nie ma tego efektu, że trzeba po prostu kopać po sprzęgle, żeby ten silnik złapał moment. Dokładnie, dokładnie, fajnie. A powiedz mi, bo jeszcze prywatnie też oczywiście jeździsz samochodem, że nie będziesz chodził na autobus. Dokładnie. Jako fan motoryzacji. Jeździsz z tego, co wiem teraz, Infiniti. Tak, Infiniti G37, nie jest to jakiś najnowszy samochód, ale bardzo, bardzo mi odpowiada. Tak naprawdę wszystkie komponenty z Nissana 370Z. Czyli tam 330 koni, V6, 3,7 litra, do tego fajna 7-biegowa skrzynia biegów, w miarę szybko zmienia biegi. Jestem zadowolony. Ma takie niuanse, wiesz, ma ręczny w pedale, tak jak było w niektórych samochodach, więc sobie tam mogę nóżką pyknąć, dokładnie. Ma bardzo wysoko tunel poprowadzony, co jest dla mnie wygodne, bo czy napoje do cupholderów, to praktycznie mam tutaj bardzo blisko, wystarczy się schylić, czy jakiś telefon sobie położyć, to nawet ramieniem tutaj sięgam bez problemu. Więc to są takie fajne rzeczy dla mnie, nie? Jak na przykład BMW czy jakieś inne auta mają gdzieś tam na desce te cupholdery, no to już musiałbym tam sięgać daleko, nie? A tu mam wszystko tak akurat się złożyło, że jest bardzo tak ergonomicznie dla mnie. Do tego keyless go, więc nie muszę nosić kluczyka, gdzieś tam otwierać czy wciskać. No dokładnie. Więc to jest to są te rzeczy, na których mi zależało, tak? No i idealnie w tym aucie to się sprawdziło, dlatego właśnie
W tej chwili nawet nie zmieniam, bo sobie myślę, no co kupię. No tak. Jak jest, pewnie wiesz, zwracasz uwagę na rzeczy, na które normalnie ludzie tak. kompletnie, tak jak ten tunel. A wcześniej, jaka to była historia? Też, znaczy, też Japończyki? Takie auta, którymi jeździłeś normalnie na wiesz po drodze. Wiesz co, z samego początku to było wbrew pozorom, pierwsze auto, które kupiłem po wypadku, to był Mercedes E-Klasa Coupé z chyba 94 roku, czyli dużo miejsca w środku coupé'a, bardzo duże wnętrze, można było cofnąć fotel znacznie. No i to był samochód, którym się uczyłem w ogóle jeździć. Później chyba miałem jakiegoś Focusa, no a później przeszedłem tak pragmatycznie, zacząłem już się ścigać i nagle potrzebowałem samochód, który pozwoli mi pojechać na zawody, pociągnąć właśnie przyczepę z BMW-ką i też jeździć na co dzień. Kupiłem Mitsubishi Pajero, tam do bagażnika ładowaliśmy wszystkie sprzęty, jakieś podnośniki, pierdoły. Jak trzeba było, to wiesz, na co dzień tam skóra, klima, wszystko spoko. Miło. No więc to były takie dwa lata, które musiałem pogodzić jednym samochodem i wyjazdy na zawody, i holowanie lawety, i sam holowałem tą lawetę i w ogóle, więc... Zajebiście. Więc to był taki okres trochę crazy, ale brałem jakiegoś kumpla, który mi pomógł tam zmienić opony na torze i wtedy to był jeszcze takie początki, więc nie miałem aż takich wymagań, no a później już złapaliśmy jakichś sponsorów, jakieś kontakty, kupiliśmy busa, który się zajmował jakby jako serwisówka, okay. a sam już mogłem sobie wskoczyć, no wtedy jeździłem jeszcze chwilę BM-ką, trójką w kombi, bo jeszcze miałem psiaka, aha. więc potrzebowałem też auto, do którego wsiada do bagażnika, ma tam trochę miejsca. Aha. Teraz jest Infiniti, ale pojawił się znowu pies. Okay. Więc trochę kłopot, nie? Trochę jest kłopot. Na razie jeździ na tylnym siedzeniu, ale myślimy też, czy nie. No właśnie, bo ta funkcjonalność tego Infiniti spoko, ale jednak kupeta, nie? Dokładnie. No kupeta, trochę mały bagażnik i tak dalej. No ale ja często jeżdżę sam albo tylko ze Sławkiem od nas, aha. więc w zasadzie, czy tam z kimś z rodziny, więc w zasadzie nie potrzebuję aż tak dużo miejsca w aucie, tak? A jasne. Fajnie, bo dobrze się zbiera, więc jest frajda na trasie. Dobra, to oczywiście będziemy oglądać, ale myślę, że bohaterem takim tak naprawdę tego odcinka motoryzacyjnym jest Skyline. No bo auto... Ale wiesz, no nie powiedzieliśmy najważniejszego, nie? Że na przyszły sezon to po to jest ten odcinek, tak? Że... No tak, że... Przedstawiamy, że to jest moje auto. To jest, to będziesz jeździł tym, tak? Na przyszły sezon oczywiście. Tak, Bartek sobie zaplanował, nawet nie tak. mówię, że wymarzył, że to jest jego stare auto, a takie będzie nowe, także McLaren Warszawa, jeżeli szukacie ambasadora drugiego, bo ja w poprzedniej części też przyjemnie proponowałem, dwóch ambasadorów McLarena, no słuchaj. Ja będę pałował bezmyślnie pod Lidlem, a Bartek będzie driftował zawodowo, wszystko się zgadza. A ten potwór, ile on ma koni? 550 koni w tej chwili, w zeszłym sezonie miał prawie 600, ale przebudowaliśmy trochę napęd, stwierdziliśmy, że nie jest aż tak dużo mocy potrzebne, bo mamy lżejszy napęd w tej chwili, silnik V8 z Chevroleta Corvette, totalnie u nas właśnie w serwisie przebudowany, został w zasadzie tylko blok silnika oryginalny, są inne głowice, inne tłoki, korby, wał, wszystko zmienione, wałki rozrządu i tak dalej, cała masa rzeczy, bardzo fajnie reaguje na gaz, bardzo szybko się wkręca i tak naprawdę no, te konie, które on jakby w połączeniu z tym momentem, jeżeli chcemy pomyśleć o odczuciach z jazdy, no to myślę, że spokojnie można to porównać do auta, które ma tam 650-700 nawet koni na turbo, bo no szczerze mówiąc no bardzo fajnie wstaje, bardzo szybko. No, musielibyśmy założyć nitro do samochodu turbo doładowanego, żeby taki efekt uzyskać, więc taka elastyczność silnika naprawdę jest super. Do tego połączone to mamy z 8-biegową skrzynią z Rolls-Royce'a Ghosta, więc też totalnie... Co ty gadasz, tak. że masz skrzynkę z Rolls-Royce'a tutaj? Dokładnie. Ja 8 biegów, wytrzymuje prawie 1000 Nm, więc naprawdę to jest potęga. I totalnie jest zrobiony sterownik indywidualny do tej skrzyni, specjalnie pod moje wymagania, aha. z Turbolamik, jako chyba pierwsi na świecie opracowali takie coś, więc... No, czyli jest uszyty na twoją miarę. Dokładnie tak. Tutaj dokładnie. Nie ma grilla, w ogóle widać, że 3 chłodnice w sumie, tak? Dobrze naliczyłem? Tak, o co tutaj chodzi? Tu są 3 chłodnice, które pomagają silnikowi, czyli mamy chłodnicę od oleju silnika, tak? Mamy chłodnicę od oleju skrzyni biegów, okay. plus chłodnicę wspomagania, bo jednak w tym drifcie ta kierownica tak szybko chodzi, że grzeje się płyn od wspomagania, więc tutaj mamy chłodnicę wspomagania, a główna chłodnica jest z tyłu. Widziałem, że jest jeszcze jedna chłodnica. Główna chłodnica wody jest przeniesiona do tyłu po to, że dorzucamy trochę masy na tylne koła, zyskujemy dzięki temu trochę trakcji. No i tak naprawdę mamy tam gigantyczny wentylator, który sprawia, że lepiej się chłodzi ta woda z tyłu niż z przodu.
Okej, okay, fajnie. Generalnie jeżeli chodzi o kształt, to tak jak przy tych zawodowych, takich wyczynowych samochodach, to ta buda jest praktycznie to odwzorowanie, nie? Dokładnie. A to jest wszystko laminat, tak? To jest wszystko laminat, cały bodykit jest zrobiony z kompozytu, tak naprawdę dach tylko zostaje metalowy, aha, jeszcze jako seryjna, no tak, część auta. Pozostałe rzeczy to jest body Nissana Skyline'a GTR. No i do tego też dużo rzeczy tam jest powycinanych z przodu i z tyłu, zbędna masa, czyli tak naprawdę auto się kończy na przednich kielichach i na tylnych kielichach, tak? I, czyli... Tak, a reszta to jest tylko wydmuszka, która tam zarys auta, okay, nam pokazuje. A podłużnice? Podłużnice z tyłu są troszkę obcięte. Są zrobione końcówki z aluminium, czyli lżejsze, okay, i łatwiej to wymienić w razie jakiejś tam kraksy. No jakby, dokładnie, jakby, bo wiesz, no, w drifcie tam kiss the wall jest, potocznie my to mówimy, czyli szorujemy tyłem auta po ścianie, no czasami jak się przesadzi, no to wiesz. To się przesuwa trochę tył. Dokładnie, dokładnie, to ten tył jest do wymiany, więc to też jest potrzebne, żebyś mógł szybko wymienić części auta i na następne zawody mieć praktycznie nówkę, tak jak... Dobra. Fajne, bardzo mi się podoba błotniki, które, spod których wystają opony i one wyglądają, jakby ktoś fleksem po prostu dociął, tak jak z papierosem w ręku, nie? Dokładnie. Tu ci tak dotnę, tu ci tu... Tak jest. My robimy te błotniki tutaj tak na ciasno, że tak powiem, nad oponą, aha, i te ostatnie tam powiedzmy pół milimetra już sobie opona sama dociera. Aha. Ale dokładeczka jest jakby świeżuteńka, tak? Tak, widzę, tak, tak. Malowana? Dokładnie. No wiesz co, wymieniliśmy ją, bo po ostatnich zawodach troszkę tam się pokiereszowała, bo jednak mamy te elementy w drifcie, wiesz, do których trzeba dojechać przodem. Jak tak, aha, dojedziesz tak, że muśniesz coś, no to może ona tam pęknąć, więc czasami to się zdarza. Ale zawody zawodami, ale CB jest. CB jest, tak, wiesz. No to jest już taki element strategii, jest podłączone to do radia, bo muszę mieć kontakt z zespołem, więc w każdej chwili, wiesz, rozmawiamy sobie, że słuchajcie, coś się dzieje, zjeżdżam, trzeba sprawdzić silnik, trzeba zmienić ciśnienie, coś tam, zawieszenie nie działa, czy coś takiego, nie? Więc to szybko im przekazuję, oni już sobie przygotowują wtedy, zanim ja zjadę, oni już są już pod namiotem i sobie przygotowują, co mają zrobić. No, ale też jest druga funkcja, że na zawodach jest spotter, który ci po prostu mówi, jak jedziesz, jak się zachowuje inny, okay, zawodnik, bo wiesz, ktoś cię goni, okay, ty go nie widzisz, tak? Więc po to masz spottera, że spotter ci mówi po prostu na bieżąco, jak wyglądał przejazd, jak się musisz postarać w następnym i tak dalej. Ja będę zadawał pytania laika, do czego to jest? To jest główny wyłącznik prądu, czyli taki element bezpieczeństwa. Że... Tak jak bezpieczniki w domu. Dokładnie. Jeżeli by się zdarzył wypadek, ja bym tam, wiesz, siedział nieprzytomny, okay, teoretycznie w aucie i... Teoretycznie no, tylko tak, nieprzytomny, bo tak naprawdę udajesz. Tak? Dokładnie. I wiesz, nie wiem, zaczęłoby się palić cokolwiek, instalacja, no to wtedy może safeciarz tak zwany na torze podbiec, pociągnąć za tą linkę, wyłączyć mi prąd w aucie i wiesz, i odcina wszelkie tam zwarcia. No ta naklejka wprawia mnie w dumę. Prowadzę, jestem trzeźwy. Prowadzę, jestem trzeźwy, tak. Okay. W tym roku jestem ambasadorem takiej akcji z Fundacją Trzeźwość i właśnie razem z Wojtkiem Huchałą i tam jeszcze innymi ambasadorami promujemy, żeby jednak, kurczę, no jesteśmy sportowcami, tym bardziej wiemy, jak alkohol wpływa. Nawet wiesz, wypijesz dwa dni wcześniej przed zawodami, no i tak, już to tak naprawdę odczuwasz, tak? A co dopiero wsiadać po... Ale wieczornym. Ale śmieszny byłby prank, jakbyś chodził z takim, wiesz, hełmem, jak są takie uchwyty na browary z rurkami. I narąbany chodził dookoła tego na zawodach i wiesz. Taki cię trochę... nagrywają, nie? No już, ja nie pojadę, kurwa. Ja nie taki pojadę. Trochę styl pijanego ninja, nie? Tak. Te wszystkie zapinki. Tak, to jest wszystko... To po prostu zdejmujesz cały zderzak. Dokładnie. To jest właśnie wszystko tak zrobione, żeby było... że była możliwość szybkiego demontażu. No teraz już jesteśmy po sezonie, więc ten samochód jest trochę zmęczony już, nie wygląda tak ładnie jak na początku, ale generalnie no to wszystko wpływa na to, że gdyby coś tutaj, wiesz, poleciało, gdyby ten zderzak dostał czymś mocno, no to on się wtedy wypina, odlatuje cały zderzak, a nie łamie się, więc to jest taki... że tak powiem, techniczne nasze zagranie, żeby to wszystko było proste i w miarę niezawodne. Kusi mnie, żeby zrobić tak zwany test sztywności Janusza, czyli oni robią...
Chyba musisz wejść chyba na tylną klatkę. Tak. Powiedz mi, co to są te ramiona felg tak pomalowane na żółto? Tak, felgi mają właśnie charakterystyczne takie pasy żółte, czyli każdy zawodnik powinien zaznaczyć ramię felgi jakimś jaskrawym kolorem po to, żeby sędziowie wiedzieli, co się dzieje z kołami tak naprawdę. W drifcie mamy strefy przyspieszania i hamowania i tak naprawdę w strefie przyspieszania możesz tylko przyspieszać, nie możesz hamować, tak? Bo twój goniący przeciwnik, który jedzie za tobą, też wtedy przyspiesza, on jest nastawiony na to, okay, żeby jak najbliżej ciebie podjechać. Jeżeli ty mu chamsko przywalisz po hamulcu, to on może w ciebie tak uderzyć, tak? Okay. No dokładnie, albo wyspinuje, bo się wystraszy i wtedy sędziowie wiedzą, czy w tej strefie ty zrobiłeś coś nieprzepisowo, okay, bo zobaczą, że koło stanęło, żółty ślad stoi w miejscu, więc hamujesz, tak? Do tego mamy jeszcze tutaj na przedniej szybie z przodu LEDa, no właśnie, czerwonego. To, czy to jest twoja fantazja tuningowa? Czy... Nie, właśnie to jest też dla sędziów wymagania ligi, które po prostu informują sędziów, kiedy hamujesz, tak? Więc, ale czasami jest tak, że ten, wiesz, jest dobre zadymienie, coś tam nie widać, więc dodatkowo jeszcze na przedni, bo jest taki element, że jedziesz na wklepanym, masz duże zadymienie i hamujesz lewą nogą dodatkowo. Na wklepanym, nie? Co to znaczy? To znaczy, że pedał gazu wciśnięty w podłogę, dokładnie. Okay. I hamujesz delikatnie lewą nogą po to, żeby po prostu skorygować trochę tor jazdy, ale nie hamujesz, nie odczuwa tego twój przeciwnik, że auto staje nagle w miejscu, okay, tylko delikatnie tam korygujesz, auto dalej zasuwa, tak? Wtedy LED się z przodu zaświeca i sędziowie wtedy też mogą to dopuścić, że jest ok, gość tylko skorygował, okay, ale cały czas zasuwał, dalej przyspieszał. Ale tak? Niuanse. Więc właśnie to jest to, że rzeczywiście... A to? Tak, to jest bardzo ładny przycisk, to jest... Tutaj, jest, tu jest bardzo ważny przycisk. Bardzo ważny. Tutaj, że robisz, przepraszam, stop zawody. Włącznik systemu gaśniczego. Włącznik jacuzzi w hotelu. Dokładnie. Włącznik systemu gaśniczego. Tak, więc jak go wciśniesz, no to piana leci na cały samochód i... I dziewczyny topless. Oczywiście, no, dokładnie. Coś takiego, proszę bardzo, to jest o 18:00. Więc czasami też się przydaje, mam też ten drugi włącznik w środku, ale tak znowu, podobnie jak z heblem prądowym. Aha. Żeby ktoś z obsługi toru mógł włączyć w razie czego... No, z zewnątrz. Z zewnątrz, no to... Nieużywane? Powiem ci, że nieużywane, ale no jest ciekawie. Jest ciekawie. Później wiesz, jakaś łopata i wyrzucasz tą pianę. Powiedz mi, Bartek, czy ty liczyłeś mniej więcej od zakupu tego auta do tego stanu, w którym teraz jest? Ile to kosztuje taka zabawa? Wiesz co, mniej więcej mogę to powiedzieć. Nie mamy... Tak naprawdę nie mam przeliczonej do końca robocizny, nie? Bo wszystko to robimy u mnie i do końca tego nie liczę, no ale myślę, że na pewno grubo ponad 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych. Wiesz co, no to połączenie tego wszystkiego do tego są takie rzeczy, które, tak jak mówię, indywidualne, że coś tworzymy, piszemy program specjalnie dla mnie, no i wiesz. No, tak to jeszcze drugie 300 pewnie. No. To jest idealne auto do sprzedania w komisie dla takiego handlarza, wiesz, szpary się nichuja nie zgadzają, a i tak 300 koła woła, nie? Panie, dokładnie. Tu jest tyle włożone, jeszcze pan nie widzi tego, ile tu jest włożone. Dokładnie tak. Dokładnie. Dobra, fajnie. Środek jeszcze mnie bardzo interesuje. Idę z twojej strony. Kto zamknął? Dawaj. Jest to otwarte, tylko... Trochę się opuściły, dokładnie. Na zabiasie. Środek, to czekaj, może wsiądę? No pewnie, i opowiadaj. Ci opowiem. Przecież ty ważysz ile? 70 kilo tak wskoczyłeś w ten kubeł? Jak... Nawet mniej. Decha. I teraz tak, pierwsze co widzę, no to po kolei, od lewej. On, off, to jakieś tam i to. Tutaj jest wszystko skrzynia biegów, czyli włączamy. Jakby powiedział, jakie to było zajebiście oczywiście. Tu jest skrzynia, Rafał, tak? Ty się program motoryzacyjny prowadzisz, nie wiesz, że tu jest skrzynia. Tu jest skrzynia. Tak, to są wszystkie skrzynia. Tu był kiedyś wsteczny. Dokładnie. Więc tutaj mamy spinanie lock-upa, tak zwanego w sprzęgle skrzyni. Tutaj mamy włączanie luzu do czynności jakichś serwisowych. Tutaj jest przycisk od włączania trybów. Skrzyni, bo mam 6 trybów pracy skrzyni biegów, więc trochę sobie... Masz 6? Tak, trochę sobie można wybierać. W zasadzie w drifcie jeżdżę tylko na jednym, ale skrzynia ma 6. Tutaj jest właśnie ten drugi główny wyłącznik prądu, podłączony z linką z tym na zewnątrz, o którym już rozmawialiśmy. Więc to prosta konstrukcja, po prostu po lince. Dokładnie.
No i tak, tutaj włączamy sobie zapłon na samochód. Tam mamy komputery EcoMaster, które odpowiadają za sterowanie silnikiem i sterowanie właśnie wszystkimi komponentami jakby w aucie, czyli wentylatory, pompy paliwa, jakieś tam, nie wiem, pompy wody i tak dalej, wszystkim steruje jakby ten drugi komputer. Wszystkie tutaj przyciski właśnie są tak, że mogę sobie tutaj swobodnie wciskać, tutaj pompa wody się włączyła teraz, tutaj odpalanie, wentylatory dodatkowe, jakieś wycieraczki, światła, więc ja tutaj sobie wszystko mogę pyknąć szybko. Dobra, wszystko wiemy z technicznych rzeczy, ale tam widzę jakiś uroczy akcent, co za słonik? Tak, słonik, dostaliśmy na szczęście od naszej fanki. Marzeny pozdrawiamy generalnie. Marzena pozdrawiamy? Tak, była na urlopie w Tajlandii, powiedziała, że właśnie pomyślała o mnie, przywiozła mnie, no, proszę, dobrze szło na zawodach, także oczywiście musi tu być. No i miło. Słuchaj, jeszcze z ważnych rzeczy, o których warto wspomnieć, no to właśnie wszystkie pedały, tak, poprzerabiane są dla mnie, tak żebym mógł sobie tutaj jakby wraz z tym cofniętym fotelem spoko operować. No ale tutaj próbuję robić tak, że wciskać hamulec i trochę gaz piętą, ale nie do końca to jeszcze dobrze działa, jeszcze myślimy nad jakimiś innymi rozwiązaniami. Tutaj hamulec ręczny, więc mogę szybko gaz, ręczny z powrotem gaz. No i co jest taką dużą zmianą, tutaj łopatki koło fotela. Łopatką w górę, bieg zmieniam w górę, w dół redukcja, więc to jest mega ważne, ponieważ ja decyduję, na którym biegu auto ma jechać, może jechać w odcięciu, mogę zredukować nawet dwa biegi szybko tak, że koła staną w miejscu, więc no, to jest niesamowite, praktycznie tak jak manual, tak? W połączeniu z tymi pedałami, z tym wszystkim, no to naprawdę daje dobrą kontrolę i umożliwia mi przede wszystkim rywalizację z resztą stawki, którzy no jednak są sprawni, mają te dwie kończony więcej, nie? No tak. Ja tutaj staram się nadrabiać i wiesz, no i z roku na rok jesteśmy coraz wyżej. To mnie też cieszy, nie? Że nie stanęliśmy gdzieś tam w miejscu, że no dobra, jeżdżę i nagle jeździsz, koniec, bo jeździsz, już więcej nic nie zrobisz, musisz się pogodzić z pewnym etapem, tylko no, teraz robimy następny samochód, który mam nadzieję doda jeszcze więcej poweru. No więc wszyscy zastanawiam się, jak słyszą o tobie, jak to się, wiesz, wydarza, nie wiedzą jeszcze, jakie jest zaplecze za tym wszystkim, nie? Ile tu jest też pracy, żeby zbudować taki pojazd? To jest właśnie pokazane, że... Znaczy, to właśnie dobrze pokazuje, że wiesz, nie tylko cała zasługa jakby w moich... Determinacji. Rękach, czy tam nogach, tylko jednak no właśnie ekipa, która mi pomaga, sponsorzy też, bez których no, też ciężko by to było finansowo ogarnąć, więc jestem też naprawdę wdzięczny wszystkim tym, którzy od samego początku ze mną są. No, wiesz, pomyśl też o jakichś tam początkach, nie? Gość, który nie ma rąk, tak, mówi, wyskoczył, mówi, słuchajcie, ja tu będę driftował, nie? Ale. Wszyscy co, pogięło go? I oni mówią, czyli w głowę też się uderzył przy tym wypadku, w głowę też. dokładnie, więc te początki, no na pewno no, mega się cieszę, że trafiłem na świetnych ludzi, którzy też poszli ze mną, a nie powiedzieli, nie, no głupi, no. No ludzie są bardzo ważni. Dobra, fajnie, zajebiście. Widać, że ten tył sporo przeszedł. To prawda. Tu mamy jakieś obryski. Kiss the wall, tak, była na Gymkhanie ostatnie, żeśmy przeszli. Spisywałeś oświadczenie, czy rozjechaliście się? Nie, no, walnąłem w ścianę, to nie było z kim. No tak, ile ta lampa kosztuje do tego? Wiesz co, używka teraz gdzieś tam na eBayu, chyba koło przeliczeniu na polskie 1500, coś takiego, dlatego niechętnie wymieniamy te lampy, no bo rzeczywiście, wiesz, tak naprawdę trochę kompozytów, ale żeby wymienić taki tył, no to już się robi. Kwota, dokładnie. A powiedz mi, ten spoiler jest nie tylko po to, żeby wyglądać, nie? Tak, zdecydowanie. No on już koło jakieś tam 80-90 na godzinę trochę zaczyna działać i zwłaszcza na tych szybkich torach, gdzie się rozpędzasz, wchodzisz w trasę w poślizg z jakąś tam większą prędkością, no to wtedy ten spoiler już zaczyna ten trochę tył dociskać, zwłaszcza, że tak jak patrzyłeś, ten tył dosyć sztywno jest zestopniowany. Więc tak jak profesjonalnie sprawdziłem. Tak, spoiler daje radę. Ty no, ale wydech to jest po prostu ucięta rynna gdzieś, nie? No wydech też już właśnie swoje przeszedł. Ale jest rura. No i to jest urocze, te pasy do ściągania, nie? Do holowania. Ja tutaj w ogóle jak zajrzysz tędy, no to widać chłodnicę i wentylator cały, tak, który właśnie tędy wywala ciepłe powietrze. Jakiś zajebiście duży ten wentylator, takiej średnicy gdzieś z 50 cm. Tutaj mało, że tak powiem, ta chłodnica ma takiego wymuszonego przepływu powietrza, więc wentylator musi nadrabiać.
A fajne są te pasy do holowania, do ściągania auta z tyłu, ten niebieski. Mhm. Ja w takich starszych Civicach, takie zwane jajko, nie wiem czy kojarzysz, ja miałem taką Civicę. Często tak tuningują, że to zostawiają takie metalowe oczko, nie? Mhm. Dokładnie, dokładnie. Śmieszne, nie? Dobra, fajnie. Wygląda, żeby było sportowo, nie? Wygląda fajnie, jeździ pewnie jeszcze fajniej, ale wiem, że chciałeś się przymierzyć. No tak, wiesz, w ogóle zawsze się zastanawiałem w tych autach z otwieranymi drzwiami do góry, czy ja dam radę w ogóle nogą ściągnąć te drzwi. No to ja Cię zapraszam, masz okazję. No to dobra, to dawaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tu nie do końca możesz fotel do tyłu odsunąć, do tak, tyłu, ale... Fotel jak w Skyline'ie. Skotel, tak, kierownica też, nie? Kierownica też obszyta, ale tak na styk się mieszczę z nogą na kierownicy, to może bym jeździł. Do Gdańska nie pojadę, ale ten, czekaj. Nawet nie ma tak źle. Idzie! Ha! Na razie! Na razie, trzymaj się, Bartek. Czekaj, teraz jak to otworzyć? O! Dobra. No i mamy. Mamy. Czyli można zbierać. Można zbierać. Na zawodach wysiądę. Tak jest. Jakbyś tak na zawody wjechał? Cześć, kurwa. Bym sobie tak podjeżdżał na start, nie? Z takimi drzwiami. To by było coś. Dobra, słuchaj, ja myślę, że... no ogólnie powiedz, co myślisz jeszcze o znaczy, tym aucie? Ja lubię McLarena, ponieważ rzeczywiście to mają swój taki indywidualny styl. Nie idą, że tak powiem, na jakieś tam kompromisy, więc to są auta, które naprawdę trakcyjnie, świetnie jeżdżą. I, no i dobrze się prowadzą. To jest taki, moim zdaniem, najmocniejszy aspekt tego auta. Po prostu to prowadzenie jednak jak po sznurku, tak? Myślę, że tutaj wygrywa nawet z Porsche czy z jakimiś tam innymi, tak? Więc też nie zrobili do tej pory chyba hybrydy. Nie wiem. Jest już, jest z elektryczną, okay. jest. Okay. No, ale długo... Widziałem w tym programie, co zrobili z Top Gear, tylko w Amazonie, w tym Grand Tour. Grand Tourze? Tak, to tam okay. Jeździli już tym elektrycznym, a i spalinowym. Mhm. Bartek, okay. Ja myślę, że najpiękniejszą puentą tego odcinka i w ogóle tej serii naszego spotkania będzie przejażdżka z tobą tym samochodem. Ja Ci bardzo dziękuję. Gratuluję Ci przede wszystkim wytrwałości, bo to jest to, co robisz, jest naprawdę godne podziwu. Bardzo miło mi to słyszeć. Ja idę przebrać się w kombinezon, no i zapraszam. Jedziemy. Do Bandziora. Dobra. Okej. Okay.